O, moja obecna instalacja fotowoltaiczna jest w tej chwili pierwsza po południu, maksymalne słońce. No i jak to działa, jak to wygląda? Ja sobie zrobiłem taki system, że jeśli do domu całego prądu nie biorę, to wtedy, o, tu widać. Reszta prądu idzie na żarówki, żeby maksymalnie odzyskać, więc przynajmniej mi wtedy troszkę dogrzewa pokój. A że przez większość roku fajnie jest trochę się docieplać, no to tak. I dalej, tutaj co chcę pokazać: to jest wskaźnik natężenia prądu o napięciu 12 V, w zasadzie 14 z kawałkiem. Do mojej instalacji 12-V domowej dodatkowej. No i tak, podziałka tu jest taka, że te większe oznaczenia z liczbami to jest co 5A, czyli 5, 10, 15, 20, 25. 5, 10, 15, 20, 25A. No to odpowiada maksymalne wskazanie maksymalnej mocy, mniej więcej akurat. Tak sobie wyskalowałem tej mojej instalacji trochę ponad 300 watów. Ponad 300 watów. No to teraz, ile tu jest tak? Między 5 a 10, mniej więcej jakieś tam 6, 7, 8 może amperów. I pokażę przykład teraz. Wyłączę światło, które trochę prądu pobiera mi tutaj, nade mną, i wtedy yy, co? Przy tym układzie maksymalnego wykorzystania energii e, wskaźnik prądu, natężenia prądu do domu e, troszkę zjedzie do domu do do, w dół, bo do domu będzie mniej prądu szło, a żarówki wtedy powinny troszeczkę mocniej zaświecić, no żeby wykorzystać maksymalnie ten prąd. Czyli spadło natężenie do domu, żaróweczki troszkę mocniej świecą. Wyciągamy maksimum energii do domu. Włączam światło znowu z powrotem. Teraz idę włączyć przetwornicę, która pozwala mi maksymalnie dużo prądu z paneli słonecznych dać do zasilania komputera. Dzięki temu wtedy mniej prądu z elektrowni pobieram. No i wtedy tutaj ta wskazówka. Natężenia prądu w instalacji domowej, gdzieś tam dalej, zależnie od tego, jak, jak teraz słońce świeci, no to na pewno dużo dalej pójdzie, a żarówki zapewne zupełnie zgasną. Uwaga! Zgadza się, żarówki przygasły. Wskazanie amperomierza jest dość spore. 5, 10, 15, 23 ampery. W warunkach rzeczywistych widać jak to wygląda. Dzisiaj jest 8 września 2022, godzina pierwsza po południu, czyli praktycznie można uznać, że maksymalne natężenie światła ze słońca. Jest troszeczkę takiej mgiełki, i, ja, i, wtedy, i to powoduje, że światło ze słońca jest troszkę słabsze. Gdyby tej mgiełki na zewnątrz nie było, którą teraz widzę, to wtedy wskazanie amperomierza by było jeszcze trochę większe, nawet tam do maksimum. No to tak zostawiam, bo komputer mam włączony. Niech rachunek z elektrowni będzie mniejszy. Tu z cyklu w domu elektronika, różne rzeczy, tak, na stoliku tutaj po prostu bez obudowy. No, bo skoro działa, to już mi się nie chciało tego do jakiejś obudowy wkładać. Trochę to jest prokrastynacja, a trochę też yy, według tych prawił 80-20, że 20% nakładu energii, czasu. Daje już w pełni funkcjonalne coś, natomiast, żeby doprowadzić to do stanu doskonałości pod względem wyglądu, pod względem komfortu użytkowania, pod względem jakichś zabezpieczeń dodatkowych, no to jeszcze trzeba te dodatkowe 80% energii, czasu włożyć, zasobów finansowych, żeby to dopracować. Więc. No, ja w tym przypadku poprzestałem na tych 20%. Pół godziny później jakieś obłoki na niebie zaczęły przepływać. No i łapię teraz jakiś fajny moment, żeby zobaczyć, jak wskazania ilości prądu z fotowoltaiki zmieniają się dynamicznie, zależnie od przepływających chmur. O, teraz jakaś chmurka zaczyna słońce przysłaniać. Może jakaś strzępiasta. No więc to jest natężenie światła ze słońca. Teraz. Tyle prądu z paneli płynie, jakie jest natężenie światła. Jest jasno, ale widać tak przez okno, że troszeczkę słońce zostało przysłonięte przez chmury.